Witam po przerwie w drugiej części programu Galaktyka Pomerania. Znowu kolejny przyjemny temat. Pomału kończy się listopad, zaczyna grudzień, coraz bardziej świątecznie się robi. I w związku z tym moimi kolejnymi gośćmi są pan Marcin Pawełko oraz pan Robert Płocharski ze Stowarzyszenia Motocykliści dla Dzieci. Witam serdecznie. Witamy. Dzień dobry. No właśnie, motocykliści i Mikołaje jednocześnie, Moto Mikołaje, akcja, która nie pierwszy raz będzie się odbywała, to już jest kolejna edycja, więc może zacznijmy od tego, co to w ogóle jest za wydarzenie i jaki cel wam przyświeca. No jest to dość popularne w Polsce wydarzenie, zwłaszcza zimą, i skupia ludzi, pasjonatów dwóch kółek, którzy chcą pomagać dzieciom, osobom niepełnosprawnym, generalnie tym osobom, które potrzebują takiej pomocy, nie mają dostępu do motocykli na co dzień. Zbieramy pieniążki od sponsorów, od motocyklistów, kupujemy jakieś drobne upominki, odwiedzamy świetlice środowiskowe, domy dziecka, szpitale, wszędzie tam, gdzie uda nam się dowiedzieć, że jakaś pomoc jest potrzebna. Jak długo cała akcja trwa? Bo rozpoczynacie tak naprawdę inaugurację już 3 grudnia. Co tego 3 grudnia się będzie działo? 3 grudnia organizujemy wielką paradę inaugurującą całą akcję Moto Mikołajów. Parada przyjedzie ulicami Szczecina i dojedzie do szpitala w Zdrojach. Tam wręczymy dzieciom na oddziałach drobne upominki, takie symboliczne jakieś słodkości. Ma to też na celu jakby zaakcentowanie naszej obecności i pokazanie mieszkańcom, że coś się dzieje fajnego, kolorowego na mieście, bo często ludzie nie zdają sobie sprawy, jak dużo pracy, serca motocykliści wkładają w to, żeby tym dzieciom pomóc. No właśnie, jak ta cała parada będzie wyglądała? Ilu uczestników przewidujecie podczas tego przejazdu inauguracyjnego? Znaczy, jeśli chodzi o uczestników, tutaj na razie nie możemy się zadeklarować, bo jest to wydarzenie zrobione na jednym z portali społecznościowych, tam się ludzie cały czas zapisują. Generalnie zawizowaliśmy kwestię tej parady dużo, dużo wcześniej, żeby ludzie mogli się przygotować, motocykle przygotować, bo część na przykład swoje maszyny odstawia do garaży, gdzieś tam w najgłębsze czeluści i one czekają na pierwsze promyki słońca. No tak, nawet kolejny sezon piękny. Tak. A czy wy jakoś się przebieracie za tych Mikołajów faktycznie, czy jak to wygląda? Tak, no oczywiście. W planach są już zakupy różnych stroi Mikołajów. Nawet planujemy zrobić coś takiego jak konkurs na najciekawiej ozdobiony motocykl, na najlepsze przebranie. Często też z nami jedzie no trochę inny, że tak powiem, Mikołaj, bo zielony. Jest szansa, że może w tym roku też będzie z nami. No zawsze im lepiej kolorowiej, tym ciekawiej, tak? Szczególnie dla tych dzieci, do których jedziemy, no one zawsze czekają już od wiele wcześniej, przyklejone do tych szyb okiennych i no, to jest fajne, to nie tylko dla tych dzieci jest fajne, bo dla nas również jest to bardzo, bardzo miłe doświadczenie. To na pewno, generalnie wydaje mi się, że pomaganie innym ludziom gdzieś tak troszeczkę łechce nasze serca i nasze ego mimo wszystko, ale to jest w dobrej wierze i to jest bardzo fajne działanie. Dobrze jest pomagać osobom, które tego potrzebują i jednocześnie mieć takie poczucie spełnionego, może nawet nie tyle obowiązku, ale może i obowiązku, bo może faktycznie każdy powinien się gdzieś tam w swoim życiu w jakiś sposób zaangażować w jakąś taką charytatywną akcję, jakąkolwiek. Myślę, że tutaj to jest tym bardziej dosyć ciekawe, bo motocykliści, Mikołaje na motocyklach, raczej no, niespotykany widok. Faktycznie ta parada będzie kolorowa na pewno i będziecie wzbudzać mega zainteresowanie na ulicach. To znaczy generalnie akcja jest zrobiona, ja zawsze to podkreślam, w całym kraju przez różne środowiska, ale co więcej, my nawet tutaj na terenie Szczecina znajdujemy naśladowców, tak, którzy powielają nasze działania, którzy podpatrują nas, próbują wdrożyć jakieś swoje własne rozwiązania. To jest bardzo fajne, być takim pionierem, pokazać innym, jak to można robić, dać się troszeczkę ponaśladować. Kibicujemy tym różnym organizacjom. Super. Sami też dajemy z siebie wszystko i naprawdę no bardzo fajnie, że udało się w tej kwestii nam zaistnieć. Jak długo ta akcja będzie trwała? Do kiedy planujecie jeździć po tych ośrodkach wszystkich? Jedne z ostatnich wyjazdów to będą 17 grudnia, czyli jest to naprawdę dosyć duży okres. 3 zaczynamy takim naprawdę mega, mega wielkim wydarzeniem z wsparciem asystą policji, przy tutaj pomocy władz miasta i tak dalej, i tak dalej.
i potem kolejno będziemy różnego rodzaju ośrodki odwiedzać i skończymy 17 grudnia. Czyli przez 2 tygodnie tak naprawdę. Prawie 2 tygodnie, tylko że oczywiście będzie to rozłożone w poszczególnych dniach tygodnia. Często musimy się dopasować do czasu pracy nauczycieli, wychowawców, no i też weekendy jakieś tam, prawda? A co z pogodą? No bo tak jak będzie wspominaliśmy, dobra. Będzie dobre. No bo to nie jest raczej taki, bym powiedziała, okres, sezon, który nadaje się idealnie do jazdy motocyklem. No tak jak wspominałeś, że raczej te motocykle gdzieś tam stoją schowane czekają. W garażach, czekają na pierwsze promienie słońca. No w grudniu raczej ciężko się spodziewać z samego słońca i suchego asfaltu. No na pewno warunki są różne, tak, w grudniu. Mamy nadzieję, że no, przede wszystkim nie będzie padać jakoś, tak, ten śnieg nas nie zasypie po kolana. No cóż, no jakoś sobie dajemy radę, dawaliśmy w latach poprzednich. W ostateczności no, zostają nam te samochody, tak? Ale no, będzie który... pogoda, ja ale się będzie upieram, pogoda. Gdyż, tak, jest zaklepany, będzie pogoda. Zresztą już nieraz żeśmy się przekonali, że jak gdzieś mamy jakąś akcję dla tych dzieci, tak, i wyjeżdżamy, mimo to, że rano, nie wiem, pada deszcz, nie jest zimno, wychodzi nagle słońce, tak, się przejaśnia, odpukać, no może tak, sprzyja może, nam może, ta aura. Może tak to właśnie działa, że po prostu jak się robi coś dobrego, to słońce samo zaczyna pojawiać się na niebie. I tego słońca Wam życzę przez te 2 tygodnie, bo mam nadzieję, że wszędzie, tymi motocyklami dojedziecie, bo tak jak wspominacie, że dla dzieciaków to jest niesamowita frajda zobaczyć taką ilość Mikołajów na motocyklach. Nie tylko dla dzieciaków, no zdarzało nam się gdzieś kiedyś przewieźć i nauczycielki, i opiekunki tych dzieci, więc... Mi się wydaje, że jest jakieś tam światełko, tak? Dużo ludzi w Polsce robi fajne rzeczy, chwała im za to. Jedyne, co przeraża, tylko skala tych potrzeb, bo odkąd istnieje stowarzyszenie, tam się skrzynka e-mailowa po prostu tydzień w tydzień zapycha, że ludzie potrzebują pomocy naprawdę wszelkiej, wszelakiej, w różnych miejscach. Stowarzyszenie już dawno wyszło za ramy Szczecina. Odwiedzamy szpital w Zdrojach, jakieś tam lokalne placówki, ale nawet gdzieś z Opola ludzie do nas trafiają, z Lublina gdzieś piszą, proszą o pomoc, jakieś tam wsparcie. I z jednej strony no, można powiedzieć, że fajnie, że dostrzegają naszą działalność, ale z drugiej strony właśnie skala tych potrzeb jest naprawdę przerażająca i im więcej osób, które się garną do tej pomocy, tym lepiej. Czyli jakby ktoś chciał do Was dołączyć, jesteście otwarci. Zawsze. Oczywiście. Zawsze. Jak Was można znaleźć? Macie stronę internetową? Jest strona internetowa, jest profil na portalu społecznościowym, największym w Polsce, tak, niebieskim. Można do nas napisać maila, można się zgłaszać, jeżeli ktoś chce pomóc. Jeśli ktoś ma na przykład jakieś towary, które mogą być zawartością paczek, na wszystko jesteśmy otwarci. Ludzie się zgłaszają z bardzo różnymi propozycjami pomocy, nie tylko finansowej. Oczywiście pomoc finansową jest najłatwiej zagospodarować, bo te potrzeby mamy dosyć dobrze zidentyfikowane w różnego rodzaju ośrodkach. Natomiast no, te paczki, ten wkład jakiś, czy to są jabłka od jakiegoś ogrodnika, sadownika, czy to są czekolady zbierane przez jakieś przedszkole. Wszystko bierzecie. No, zawsze staramy się ukierunkować jakoś to mniej więcej, ale bardzo chętnie nam ludzie pomagają i jesteśmy na to naprawdę wdzięczni. I przy tej okazji bardzo dziękujemy za wszelką pomoc. I to nie muszą być posiadacze 2 kółek. Każdy nie. może Wam pomóc. Może każdy pomóc, tak. Natomiast te 2 kółka są takim motorem napędowym, są tym czymś, co hałasuje, świeci, błyszczy i pomaga naprawdę gdzieś tam, no robi dobrą robotę. Nie? Który rok z rzędu już organizujecie tę akcję Moto Mikołaje? Jako stowarzyszenie to jest druga akcja, taka oficjalna stowarzyszenia. Ja już brałem chyba w 5 czy 6 takich akcjach udział. I jak patrząc tak z biegiem upływającego czasu, tych ludzi jest coraz więcej, bo to na pewno, jeżeli już oficjalnie działa, mamy stowarzyszenie, więc też na pewno ludzie do Was się zwracają, wiedzą gdzie po prostu, gdzie się odezwać, ale tak z biegiem lat patrząc, jak bardzo się to zmieniło? To znaczy tak, tutaj można to rozpatrzeć dwutorowo. Pierwsza rzecz to jest jakby sama organizacja stowarzyszenia, które po prostu było niezbędne jak młotek w kuźni, jak kowadło, które stowarzyszenie stało się narzędziem, które pomaga działać, ale są też ludzie i teraz jedni ludzie są w stowarzyszeniu, którzy są motorem napędowym, którzy się dogadują. Jest bardzo ciężko pracować w takim zespole, tutaj nie ma kierownika, który da premię, nie da premii, zmotywuje kogoś i tak dalej. Trzeba mieć mnóstwo własnej energii, trzeba mieć mnóstwo samozaparcia, umieć iść na kompromisy. Doświadczenie pokazuje, że naprawdę nie każdy jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Ludzie nie zdają tego egzaminu.
ale na dzień dzisiejszy naprawdę mamy bardzo fajny zespół ludzi, którzy pójdą za sobą w ogień, zawsze sobie pomogą, często kosztem spraw rodzinnych i innych. No i też jest ta druga strona medalu. Dziesiątki motocyklistów, którzy przyjeżdżają na zbiórkę, na wały, jadą. Jest zimno, ciemno, szaro, czasami pada deszcz. Były sytuacje, że my w lodzie jakimś tam jechaliśmy 3 na godzinę i dają radę, tak? I dlatego dziękujemy za wszystkie poprzednie akcje i zapraszamy do kolejnych, bo naprawdę motocykliści to są wspaniali ludzie o wielkich sercach, o dużej empatii, chęci pomagania. Naprawdę jest to jedno z najfajniejszych środowisk, z którym ja miałem kontakt. Ja myślę, że to też jest takie fajne działanie, które pozwala spojrzeć na motocyklistów właśnie tak z innej strony troszeczkę, nie jako piratów drogowych, którzy gdzieś tam się przypychają między samochodami, bo często te, myślę, że taka krzywdząca opinia jest, no bo wariatów w każdym środowisku się znajdzie, w którym byśmy nie spojrzeli, gdzie byśmy nie spojrzeli, ale też troszeczkę odczarowujecie właśnie przez takie działania, myślę, wasz wizerunek motocyklisty. No na pewno się staramy to robić, tak, dawać dobry przykład, no nie tylko w te Mikołajki, tak, które się tam przebieramy, jesteśmy kolorowi, jedziemy do tych dzieci, tak, bo kontakt z dziećmi mamy nie tylko na Moto Mikołaje, bo jeździmy na różne inne, czy to są Moto Zające, czy mamy na przykład, że tak powiem, dzieci, którymi się na przykład pomagamy co jakiś czas, tak, organizujemy jakieś festyny, akcje, gdzie dla tego dziecka na przykład jest leczenie potrzebne, długotrwałe, rehabilitacje, tak, no, to wiadomo, że to nie jest tak, że to tam to dziecko jest 5 minut, czy tam jakiś jeden zabieg, miesięczna rehabilitacja i to trwa latami, tak, i mam już kilka takich dzieci, staramy się jakoś pamiętać o nich, tak, i cały czas gdzieś tam pomagać im. I to jest bardzo ważne, bo to miało być moje kolejne pytanie, bo jako stowarzyszenie to nie jest jedyna akcja, którą robicie, to nie jest tak, że funkcjonujecie tylko przez te 2 tygodnie w roku, cały rok faktycznie różne rzeczy, zresztą dzisiaj będziemy jeszcze mieli jeden temat, tak, związany z waszym stowarzyszeniem, o wcześniakach, pod koniec programu, więc będzie kolejna rzecz, o której będzie można porozmawiać, o którą się zajmujecie. Tylko pogratulować. Jeszcze raz wam życzę przepięknej pogody, żeby to wszystko się udało i żeby uśmiech z twarzy dzieciaków nie schodził. My dziękujemy za pogodę, obiecujemy dalej działać prężnie, pomagać. Jesteśmy otwarci na wszystkie formy pomocy. Dużo też można od nas oczekiwać. Wszędzie, gdzie jest potrzebna jakaś pomoc, się pojawiamy w miarę możliwości. Super. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Moimi gośćmi byli pan Marcin Pawełko oraz Robert Płocharski, Stowarzyszenie Motocykliści dla Dzieci. A ja zapraszam teraz na przerwę. Po przerwie kolejni goście.